czasie modlitwy nie spotykamy się z pustką, chociaż pustka, o tym może też powiemy innym razem, jest ważna i potrzebna, ale nie jest celem modlitwy. Więc nie spotykamy się z pustką, chociaż taką dobrą pustką, czy w dobrej pustce warto spotkać się, natomiast spotykamy się z osobą, z żywą osobą. Modlitwa to jest spotkanie w samym centrum, w samej głębi każdego z nas z Chrystusem. Ale Chrystus nie przychodzi w jakiś sposób nieokreślony, ale przychodzi przede wszystkim, i to nam przynosi też cała tradycja Kościoła, przychodzi w swoim Słowie. Chrystus też, jak powiedziałem ostatnio, jest Logosem, jest tym Słowem, żywym Słowem, Słowem, które stało się człowiekiem, Słowem, które jest ładem, porządkiem, jest sensem, jest miłością. I dlatego taką pierwszą formą modlitwy serca, którą bierzemy pod uwagę, którą się posługujemy, to jest modlitwa Lectio Divina. Modlitwa Słowem Bożym, o której chciałem dzisiaj dwa słowa powiedzieć. Mam w sobie takie przekonanie, że nasza modlitwa Bożym Słowem na pewno domaga się większej aktywności, większej intensywności. Pamiętam taką anegdotę, kiedy w naszym klasztorze krakowskim gościliśmy grupę naszych braci protestantów, którzy, jak wiemy, mają wielkie umiłowanie Pisma Świętego. I jeden z braci, kiedy oprowadzał tę grupę po klasztorze, zaprowadził gości do refektarza, czyli do tego pomieszczenia, w którym spożywamy posiłki. I tam przy ścianie, obok okna, jest taka pewna ambona, drewniana ambona, podwyższenie. I to miejsce wzbudziło zaciekawienie. Czym to jest? Właśnie ten pulpit, ta ambona. I brat, który oprowadzał tę grupę, mówi, to jest ambona, przy której zawsze na początku posiłku czytamy fragment Pisma Świętego. I ogromne zdziwienie, ogromne zdumienie tych ludzi, którzy mówią, to wy, katolicy też czytacie Pismo Święte. Byli bardzo zdziwieni, ponieważ był ten stereotyp, takie przekonanie, że jesteśmy gdzieś daleko od Słowa. I faktycznie mam takie wrażenie, że mamy wiele do zrobienia, jeżeli chodzi o bardzo świadome podchodzenie do modlitwy Słowem Bożym. A w modlitwie serca, o której mówimy od jakiegoś czasu, modlitwa Lectio Divina, modlitwa Słowem Boga zajmuje zasadnicze miejsce. Kiedy Mojżesz spotyka Boga na pustyni i zbliża się do tego krzewu, który płonie i nie może spłonąć, Mojżesz podchodzi bliżej i wtedy słyszy te słowa: Mojżeszu, zdejmij sandały, dlatego że ziemia, po której stąpasz, jest ziemią świętą. Jedna z interpretacji mówi nam o tym, że sandały są symbolem człowieka wolnego. Niewolnik chodził boso, albo niewolnik też nosił sandały swojego pana. Jeżeli Pan Bóg mówi Mojżeszowi, zdejmij sandały, stań boso na tej ziemi, która jest święta, to jest zaproszenie, żeby Mojżesz, który do tej pory chodził własnymi drogami, który miał własny pomysł, który próbował swoje życie interpretować według swojego zamysłu, odkąd zbiegł z Egiptu na pustynię, to Bóg mówi do Mojżesza, wejdź po raz kolejny, nie w swój własny, bardzo ograniczony sposób myślenia, rozumowania, ale daj się ogarnąć, daj się poprowadzić mojemu spojrzeniu, mojej mądrości. Ten obraz, ten fragment z Pisma Świętego jest dla mnie osobiście przepięknym takim punktem, który mówi nam o tym, czym jest modlitwa Bożym Słowem. To jest wejście w przestrzeń mądrości Boga. Chcę spojrzeć na siebie, na to wszystko, co przeżywam, już nie tylko własnymi oczyma, ale chcę razem z Chrystusem przez Jego Słowo popatrzeć na siebie, popatrzeć na innych, a przede wszystkim
zgodzić się na to, że to Słowo będzie mnie kształtowało. Bo to nie jest możliwe, prędzej czy później, że kiedy modlę się Bożym Słowem, żeby to Słowo mnie nie zmieniało. Czasami to się dokonuje bardzo powoli. Czasami w sposób taki nie do końca, na początku zauważalny. Ale prędzej czy później zaczynam widzieć siebie, tę rzeczywistość właśnie tak, jak widzi Bóg poprzez modlitwę Bożym Słowem. I kiedy poznajemy tradycję mnichów, tradycję monastyczną, to widzimy, jak oni modlą się często za pomocą konkretnych wersetów, fragmentów Pisma Świętego. Są różne apoftegmaty, które opowiadają o tym, jak pewien mnich całe życie, kilkadziesiąt lat swojego życia na pustyni modlił się tylko jednym psalmem, który jak kropla drążąca skałę przemieniał jego serce. Możemy różnie podchodzić do Pisma Świętego, możemy Pismo Święte analizować, badać, czytać, tak jak robią to egzegeci, czytać od takiej strony naukowej, krytycznej. Możemy też Pismo Święte czytać w taki sposób modlitewny, kiedy zastanawiamy się, rozważamy, Panie Jezu, co chcesz mi powiedzieć dzisiaj w tym Słowie. Dzielimy się tym Słowem gdzieś we wspólnocie, z bliskimi. To jest taki oczywiście sposób modlitwy, który praktykujemy. Natomiast w modlitwie serca ten sposób modlitwy Pismem Świętym wygląda nieco inaczej. To nie jest sposób ani lepszy, ani gorszy. To jest po prostu jeden ze sposobów modlitwy, który polega na tym, że każdego dnia otwieram Pismo Święte. To może być słowo, które jest dane na ten dzień w kalendarzu liturgicznym. I tutaj mamy takie teksty chociażby właśnie z internetu, z Oremusa. Te teksty, które krok po kroku prowadzą nas przez cały tydzień, które są odczytywane w czasie liturgii na mszy świętej w Kościele. Ale też możemy praktykować lekcję continua, czyli pewnego dnia rozpoczynamy czytanie Pisma Świętego i spokojnie każdego dnia czytamy kolejny fragment, aż przeczytamy całe Pismo Święte. Jest to jak najbardziej możliwe. Ale ten sposób modlitwy jest bardzo specyficzny. Kiedy miałem kiedyś taki przywilej mieszkania razem z mnichami, trapistami w czeskim opactwie Nowy Dwór, tam uczyłem się tej metody razem z nimi. To polegało w ten sposób, że każdego dnia, wcześnie rano, kiedy umysł jest jeszcze może niekoniecznie wyspany, ale jeszcze jest taki trzeźwy, otwarty, tam jeszcze do tej głowy nie wpadły jakieś poważne sprawy czy zmartwienia, jest chłonny, wtedy jak najwcześniej to jest możliwe rano czyta się fragment Pisma Świętego i każdy czyta w swoim tempie, spokojnie, werset po wersecie, 15 minut, 20 minut, właśnie ta zasada kropli drążącej skałę. I czytam dany fragment nie w taki sposób, żeby teraz koniecznie zrozumieć, co autor miał na myśli. Nie czytam tego w taki sposób, żeby teraz wertować komentarze i odkrywać ukryty sens tego słowa. To jest jakby na inny raz. Natomiast w tym lectio divina, modlitwy serca, czytam spokojnie. Nie przejmuję się, że w tym momencie być może nie potrafi tego słowa dobrze zrozumieć. Być może to słowo mnie też jakoś nuży w tym momencie, w tej chwili. Ale ja mam jedną świadomość. W tym momencie spotykam się z Chrystusem, obecnym w Słowie. I znowu, tak jak mówiłem o tym poprzednim razem, staram się o dobrą pasywność, dobrą bierność. Nie kombinuję. Nie narzucam mojej interpretacji temu słowu, które odczytuję, ale pozwalam, żeby to słowo wchodziło we mnie, pracowało, przenikało mnie i czytam spokojnie to słowo. I bywa tak, że w ciągu 15 czy 20 minut się kompletnie nic nie wydarza. To nie jest czas zmarnowany, ponieważ tutaj nie chodzi o jakąś psychologiczną stymulację, że teraz muszę się tym słowem zmobilizować do dobrego dnia, do dobrego działania, ale chodzi o ten duchowy poziom. Słowo Boże we mnie jest obecne. Ono będzie stopniowo przenikało moje myślenie, moją uczuciowość, moją pamięć.
I bywa też czasami tak, że w trakcie tej lektury spokojnej, powolnej, jednak pewne wersety czy pewne słowa zatrzymują mnie, skupiają moją uwagę. Czasami nawet nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale pewne słowa mnie przytrzymują. I warto wtedy, robiąc w pewnym sensie taką drugą rundę czy trzecią rundę, już bardziej skupić się na tych słowach, które są w tym momencie jakby bliższe mojemu sercu. Ponieważ z jakiegoś powodu te słowa jak magnes zaczynają mnie przyciągać. Nie wiem dlaczego, być może długo nie będę wiedział dlaczego, a być może ten sens objawi się nieco później. W każdym razie warto sobie te słowa zapamiętać. Można te słowa sobie zakreślić, jeżeli czytam z jakiejś kartki na przykład, czy mam taki egzemplarz Pisma Świętego, który w taki sposób też jest przeze mnie do takiej modlitwy stosowany. Jest jeszcze taki ciekawy sposób Lectio Divina, kiedy te słowa czy wersety, które zatrzymują mnie, przykuwają moją uwagę, przepisuję. To jest takie Lectio Divina, które polega na przepisywaniu Ewangelii. Już nie tylko czytam, ale także zapisuję, czyli uruchamiam moje ciało. Mogę też te słowa na głos wypowiedzieć. W tej lekturze, w tym spotkaniu ze Słowem uczestniczy całe moje człowieczeństwo. Ta powolna, spokojna lektura Pisma Świętego. Patronką takiej modlitwy Lectio Divina jest oczywiście Maryja, Matka Boża, która, jak wiemy z Ewangelii, te wszystkie najważniejsze wydarzenia zbawcze, w których uczestniczyła ze swoim Synem, rozważała w swoim sercu. Kwintesencja modlitwy Jezusowej, słowo Jezusa, rozważam, pielęgnuję w swoim sercu. I tutaj nie chodzi o takie rozważanie dyskursywne, gdzie Maryja rozpisuje, analizuje, o co w tym wydarzeniu chodziło. Nie, Maryja nasłuchuje. Światło przychodzi stopniowo. To światło w przypadku Maryi z pełną mocą przyszło 30 kilka lat później po zwiastowaniu. Kiedy Maryja jako jedyna osoba jest w stanie przenieść wiarę całego Kościoła przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę, dlatego że to słowo, którym żyła przez te wszystkie lata, właśnie w tym najczarniejszym, najbardziej bolesnym momencie w niej odżywa. I to jest niezwykłe odkrycie, że czasami nawet nie wiemy, dlaczego to słowo nas tak zajmuje, dlaczego to słowo nas tak zatrzymuje. I mówimy tutaj o pewnym magazynowaniu w naszej pamięci, czy wręcz podświadomości Bożego Słowa, które w odpowiedniej chwili, zupełnie niespodziewanej, potrafi w nas ujawnić swoją moc i swoje światło. Są takie osoby, które mówią, że w przypadku bardzo silnego cierpienia, nawet takiego stanu depresyjnego czy stanu lękowego, kiedy nie są w stanie nawet wyciągnąć ręki po Pismo Święte, nie są w stanie wykonać żadnej aktywności, modlą się tym słowem, które usłyszeli albo przeczytali wcześniej, to słowo, które czeka na odpowiedni moment, żeby wybrzmieć w sercu, żeby przeprowadzić przez tę ciemną noc. To jest sposób modlitwy, o którym też mówimy, że jest to ruminacją. Ruminacją, czyli przeżuwanie, rozpamiętywanie. I zobaczmy, że modlitwa serca, jako modlitwa Lectio Divina, jest przeciwieństwem takiej ruminacji, którą czasami praktykujemy, mianowicie rozpamiętywanie czy przeżuwanie naszych niezdrowych myśli. Nie potrafimy tego przetrawić, przeżuć. Cały czas jakieś myśli, zmartwienia, takie troski, które zupełnie są poza naszą kontrolą. Zamartwiamy się, oddychamy różnymi myślami, które są bardzo toksyczne. I tutaj z pomocą przychodzi modlitwa serca, jako modlitwa też Lectio Divina, która polega na tym, że przeżuwam, rozpamiętuję, pielęgnuję, wracam w sposób niezmordowany do Bożego Słowa. I po jakimś czasie możemy nawet stworzyć taki pewien katalog Bożego Słowa,
tego słowa, które tworzy pewną naszą duchową ścieżkę. I tak jak Jezus na pustyni, kiedy walczy ze złym duchem, odpowiada słowem na fałszywe słowo złego ducha, tak samo po jakimś czasie w modlitwie serca słowo, które w sobie kontempluje, przychodzi jako pomoc na to słowo, które próbuje mnie zabić. I to słowo nieustannie we mnie żyje i przychodzi mi z pomocą. Pan jest moim pasterzem. Czy inne słowo, które w danym momencie będzie wydobywało mnie na światło, będzie uwalniało mnie od strapienia, od jakiejś pokusy. Modlitwa Lectio Divina także jest związana z oddechem. Dobrze też jest modlić się tym słowem, zwracając uwagę na spokojny oddech. O tym też wielokrotnie mówili mnisi, to jest też taki wielki temat oddechu w życiu duchowym, bo zobaczmy, że tak jak modlitwa rozpościera się na całe nasze życie, to podobnie jest z oddechem. Pierwszą czynnością, jaką wykonuję po przyjściu na świat, jest zaczerpnięcie oddechu. A ostatnią czynność, jaką wykonam, odchodząc z tego świata, będzie oddanie oddechu. I pomiędzy wdechem a wydechem rozpościera się moje życie. Oddech to jest tchnienie Boga, to jest tchnienie życia. Oddech jest modlitwą. I to są przepiękne momenty, kiedy mogę wziąć do ręki Pismo Święte i być bardzo świadomym tego, w jaki sposób teraz też oddycham. Wdycham Boże Słowo, wdycham Bożą moc, a oddaję siebie, oddaję to, co we mnie jest trudne, ciężkie, oddaję w końcu samego siebie. Zwracajmy uwagę na oddech, ponieważ on bardzo wiele pokazuje. Ten nasz oddech często bywa niespokojny, płytki, urwany, a oddech spokojny, głęboki, to jest oddech, który przypomina nam o tym, że Bóg w nas oddycha. On chce przychodzić do nas ze swoim pokojem, ze swoją mocą. I bardzo was zachęcam, żebyście koniecznie, jak najczęściej do tej modlitwy serca, do kontemplacji brali do ręki Boże Słowo, żeby ono w nas żyło, żebyśmy dawali się poprowadzić nie swoim pomysłom, nie swoim myślom, ale żeby to Bóg swoim Słowem nas kształtował, żeby On prowadził nas swoimi drogami. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na następny odcinek zapraszamy w środę.